Siema, siema, siema. Dzień dobry, Kudełek. Dzień dobry, Tusiaczku. Siema. Słuchajcie, moi kochani widzowie, no to działamy. No my w tym momencie szykujemy się na trening. Co prawda dzisiaj szabełki w Liverpoolu. Pokażcie się szabełki, ale na akcję jedziemy z flagą i z reprezentacją Polski, nie? A stań na chwilę, Tusiu, stań, Kudełku. Słuchajcie, musicie zobaczyć nieprawdopodobną historię. Wiecie, że my z Liverpoolem sympatyzujemy. Naśka ma czerwone getry Liverpoolu, Kudeł czarne. Spodenki takie same, tak? Napiska. No. I Wojciechowskiego. Aha. I Griezmann. Aha. Zobaczcie, trenują dzisiaj tak. Kudełek w takim Liverpoolu, Naśka w takim, także my dzisiaj jesteśmy mocno Liverpoolowi. I znam Fellaini. Aha. Inaczej, dobra, to kogo znasz? Szybciutko, Kudełku. Kogo stąd znasz? Od góry leć. Kogo znasz? Kto to jest? Nie znam. No Krychowiak, tylko nie ciężko go poznać. Kogo jeszcze znasz? To jest? Maciej? Nie, ja pokażę kogo. Dobra. No to pokazuj, kogo znasz. Piszek. Dobra. I tego też znam. To jak on się nazywa? Błaszczykowski, świetnie. Pepe. Pepe, świetnie. Griezmann. Griezmann, ekstra. Fellaini. Brawo. Brawo. Piqué. Brawo. I Busquets. I Busquets, świetnie. A czy znasz kogoś tu z Anglii? Nie. To jest Harry Kane, Milner i Lallana. A czy znasz Griezmana? Gdzie jest Griezmann? Pokaż. Jest Griezmann, świetnie. A czy znasz Rybusa? Zobacz, gdzie jest Rybus. Świetnie. A Milika? Tu jest Milik, super. Mączyński? Świetnie. A Krychowiak? Krychowiak już będziesz wiedział. A Witzel? Wiesz, który to jest Witzel? Który? Świetnie! A który to jest Vertonghen? Też Berg? To jest Vertonghen Berg. Kudełku, dobra, dawaj piąteczkę. Kochani widzowie, to taki króciutki wstęp, dlatego że my w tym momencie szykujemy się na trening. Możecie gonić już, kochani, do autka. Kudełku, zabieraj swoją piłeczkę numer 3. Natomiast ja pakuję nas teraz na trening. Rzucaj tu wody, Misiu. Tak, rzucaj wody. Tak, to jest twoja, to jest Kudełka. Owoce oczywiście, ważna rzecz, kochani. Pamiętajcie, żeby po stracie energetycznej ją uzupełniać. My zawsze na treningu z bananem. No teraz jeszcze przyszedł sezon, to i nektarynka się pojawia. I teraz uwaga, kochani, ważna rzecz, zabieramy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jedziemy rozdać 10 flag, słuchajcie, jedziemy rozdać 10 flag i tymi flagami podzielimy się z naszymi przyjaciółmi. Kibicuj razem z nami, kibicuj z szabełkami. Jedną bierzemy, kochani, ze sobą tak, aby ją rozłożyć i pokazać. Natomiast w tym momencie zawieramy się w trasę i lecimy. Tak jak mówię jeszcze cały czas, kochani, dzisiaj startuje Euro o 21:00, pierwszy mecz. Życzymy powodzenia naszym biało-czerwonym. No, my pierwszy mecz, kochani, na tej imprezie zobaczymy w Niemczech, w Hanower. Będziemy tam na miejscu, gdzieś na trasie pewnie uda nam się rozłożyć i poglądamy mecz. Natomiast w tej chwili, kochani, uciekamy. Do zobaczenia na Orlikach. Znany dla was obiekt, kocham go bardzo, tutaj spędzamy mnóstwo czasu, Orlik Bolesławiec Słowackiego. Cześć chłopaki, witajcie. Czekajcie, zacznę od naszych znanych, dawaj Kudełek, dawaj piątkę. Ktoś z was zna Kudełka? Oglądaliście kanał? Oglądałeś, kolega oglądał, dawaj piątkę. Tu jest Naśka, słuchajcie, to są moje maluchy, jak masz na imię? Kamil. Kamil, ja jestem Sebastian, bardzo mi miło, jak masz na imię? Dominik. Dominik, piąteczka, fajnie. Hubert. Cześć Hubercik, piątka. Axel, świetnie. Słuchajcie, w związku z tym, że zobaczcie, co mamy. Dominik, weź proszę. No weź proszę, masz szalik Polskę. Wiecie, że dzisiaj Francja z Rumunią rozpoczyna Euro 2016. W niedzielę my będziemy grać swój meczyk. My akurat wyjeżdżamy na turniej do Niemiec, to nie będę mógł go oglądać u nas w kraju, ale mamy dla was świetną, super zabawę. Chcielibyście, żebyście kibicowali z nami szabełkami. Mamy przygotowane, słuchajcie, takie niespodzianki, nagrody. To są chorągiewki. Tato ma auto? Mama? To, słuchajcie, będzie można albo na auto zawiesić, albo u siebie w pokoju elegancko, zobaczcie, rozwinąć. Jest piękna flaga naszej Polski, także konkurs będzie fajny, prosty. Chciałbym, żebyście się z nami pobawili, bo my za godzinkę mamy trening, moi chłopcy. Natomiast, słuchajcie, myśmy wzięli tutaj troszkę piłek. Może być tak, że każdy z was ma piłkę? Zobaczcie, jak jest teraz. No to daj chłopakom jedną piłę. I słuchajcie, tam jest jeszcze jedna nasza Chelsea, to chyba będziecie mieć każdy jedną. Słuchajcie, zasada polega na tym, kto z was strzeli trzy razy szybciej poprzeczki. Inaczej, jak o ja, to może inaczej. Kto z was trzy razy szybciej trafi w poprzeczkę lub słupek,
szybciej od kudła, dobra? Kudeł ma 5 lat, słuchajcie, to jest nasz zawodnik z rocznika 2011. Macie duże szanse, dla każdego jest oczywiście przygotowana nagroda, chłopcy. Chodzi o to, że strzelamy kto ile razy zdąży, czyli nie kolejkę, a jeżeli ktoś chce szybciej strzelać, to może po prostu szybciej biegać po piłkę i... Kudełek, pokaż jak ty będziesz trafiał w poprzeczki, zobaczcie. No... Nie będziecie mieć łatwo. Kudeł ma gniota niemałego, jak widzieliście. Ja idę do tyłu, także chłopcy, życzę wam dobrej zabawy. Zobaczcie, każdy ma piłkę? Tak. Ja bym miał tylko prośbę, nie zróbcie sobie krzywdy, zabawa zabawą, dobra? Żebyście kogoś piłką nie trafili, jak ktoś będzie leciał po piłę. Także cieszę się, żeśmy na was trafili, bo godzina jest dosyć młoda. W ogóle byliście w szkole dzisiaj? Tak. No dobrze, bo jest 16, my byliśmy prędzej na Orlikach, także strasznie trudno spotkać jeszcze, słuchajcie, jest młodzież i dzieciaczki, bo są lekcje. Także słuchajcie, ja wam już nie przeszkadzam, przypominam, że gramy o takie fanty, także słuchajcie, niech ta nasza piękna flaga tutaj z nami powiewa. Nasiu, włóż mi ją tutaj, proszę, słońce. Moje szabełki dzisiaj poubierane. Ale ja się złamię? Nie. Słuchajcie, w waszym przypadku możecie trafić słupek albo poprzeczkę. Jeżeli ktoś z was ma problem z podnoszeniem piły do góry, to możecie celować po słupkach, dobra? Ale Kudełek ma trafić 3 razy w poprzeczkę. Jak trafi 3 razy szybciej od was, no to będzie kłopot z flagą, dobra? Wy przyjmujecie wyzwanie? No to w takim razie, uwaga, do dzieła. Start. Dobrej zabawy. Słuchajcie, liczyć sobie indywidualnie. Nasia jest moim sędzią, słuchajcie. Także my chcieliśmy dzisiaj specjalnie wyjść, kochani, na taki odcinek. Kibicuj z nami, z szabełkami. Słuchajcie, patrzcie, jak bombardują. Na razie jeszcze każdy bez trafienia widzę. Fajnie, że się szanujecie, słuchajcie. Tu przede wszystkim chodzi o dobrą zabawę, o to zachęcamy was do kibicowania nie tylko naszej polskiej reprezentacji. Propagujemy piłę, ale tam było blisko u kolegi teraz. Proszę bardzo. Uwaga, uwaga, świetnie. Jest pierwszy słupek, super, mamy już pierwszy słupek trafiony. No, jedziemy dalej. Przypominam, że zawody zamyka 3. trafienie kudełka w poprzeczkę. Jest, tu kolega też ma słupek, świetnie. Chodź, Kudełeczek, jedziemy dalej, świetnie. Kochani, chcieliśmy pojechać w kilka jeszcze miejsc, natomiast nie wiem, czy zdążymy, bo dzisiaj w nocy wyjeżdżamy do Hanower. Natomiast obiecaliśmy, brawo, piękna poprzeczka u kolegi, świetnie. U Kudełka było bliziutko. No, na razie jeszcze Kudełek bez trafienia, świetnie. Uwaga. Chcieliśmy wam, kochani, pokazać, że jesteśmy z wami. Brawo, kolega ma 2. trafienie. Mamy poprzeczkę, mamy słupek. Chyba będzie pierwsza nagroda dla kolegi. Uwaga. Jest, Kudeł trafia pierwszą poprzeczkę. Chłopaki, macie czerwoną lampkę. Kudełek ma już pierwszą poprzeczkę. O, jak poczuje piłę i się rozkręci, to zaraz będzie koniec. Uwaga. Blisko. Chłopcy, ja wiem, że jest ciepło, kochani, natomiast chwilkę się poruszamy, chwilkę się pobawimy, my zaraz lecimy. Ach, bliziutko. Bliziutko. Słuchajcie, chwilkę się pobawimy, natomiast chcielibyśmy... Brawo, mamy pierwszego zwycięzcę. Tuśka, przynoś szybciutko chorągiewkę, szybciutko. Mamy pierwszego zwycięzcę, chodź do nas, kolego. Dawaj piąteczkę, jak masz na imię? Jeszcze raz, Aksel się nam przypomina. Aksel jako pierwszy trafia dwie poprzeczki, 1 słupek, Aksel, dobrze? Dostaniesz zaraz nagrodę, słuchaj, kibicuj, oglądaj kanał. Brawo, Kudeł trafia 2 raz, kochani. Chłopcy, do roboty, bo zaraz Kudeł zamknie zawody. Mamy w tym momencie dla Aksela prezent. Akselku, zobacz, czy jest cała, rozmiń sobie, zobacz, aby była cała, nieuszkodzona, dlatego że caluteńka, super. W takim razie 5. Kochani, blisko było, prawie 3. raz wam Kudeł by zamknął zawody, także działamy, uwaga. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Też jeszcze się nie udaje, uwaga. Jeszcze się nie udaje, chłopaki walczą dalej, Aksel już ze swoją wygraną nagrodą. Aksel, spodziewałeś się dzisiaj takiej niespodzianki? No to cieszymy się tym bardziej. Słuchajcie, akcja jak zwykle u szabełków bardzo spontaniczna, kochani, dlatego że wiecie, jak z nami rodzi się pomysł i za chwilę wdrażamy go w życie. Kto ile ma trafień, chłopcy? Jedna. Kudeł ma 2, a wy jak macie? Jeden. Jeden? Brawo, piękna poprzeczka Chelsea. Kolega też ma 1? Tak? Szanujcie się, uważajcie na siebie. Kolega ma, każdy ma po 1, zdaje się, tak? Każdy ma po 1, Kudełek na razie ma 2. Ach, szło jak Pershing. Kochani,
Ale znowu było bliziutko. Uwaga, czy damy jeszcze jakąś chorągiewę? Szybciutko, chłopaki walczą. Także kochani, no chcielibyśmy tą akcję zrobić na tygodniu, przejechać kilka orlików. No, aj, bliziutko było kudełku znowu. Słuchaj, jak wam się podoba strzały naszego pięciolatka? Daje radę? Daje radę, co? Jak na pięciolatka, słuchajcie, on co prawda kopie piłką numer 3, ale on kopie z linii pola karnego. W tej chwili już zaczął z linii 7 metrów, czyli z karnego. Natomiast myślę, że im dalej kudełek, tym tobie chyba łatwiej. W każdym bądź razie, tak jak mówię, kochani, chcieliśmy wyjść na orliki, chcieliśmy zrobić tę akcję na troszeczkę większą skalę, natomiast poza chcieństwem i wielkim sercem do tego, kochani, no niestety sytuacja czasowa nam na to nie pozwala. Chłopcy walczą dalej, świetnie. Dobrze to idzie, walczą. Kto ma problem z podnoszeniem, szuka słupków. Kto ma problem z podnoszeniem, szuka słupków. Aksel już, słuchajcie, szczęśliwy. Brawo, jest słupek u kolegi. Brawo, drugie trafienie. No, Nasia, przygotuj kolejną chorągiewkę, bo chyba będziemy tutaj dalej chorągiewki rozdawać. Kudełek wam dał fory, chłopaki, już teraz nie trafia. Na razie ma dwie poprzeczki, jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Słuchajcie, Kudełek trenuje 2 lata, także nie bądźcie zdziwieni, on naprawdę fajnie gra w piłę. Pięknie, Kudeł, brawo, piękna poprzeczka. Przybij piątkę chłopakom teraz. Przybij teraz piątkę chłopakom. Chłopaki, było pięknie, dawać szybciutko. Kudełek, chodź tutaj. Gratulacje, nie dałeś im szans, dawaj piątkę. Słuchajcie, chodźcie do mnie tutaj. Natomiast w tej chwili zrobimy jeszcze małą dogrywkę między wami. Oj, przepraszam, Kudełku, uważaj, uważaj, bo tacie pod nóżki wchodzi. Zrobimy małą dogrywkę między wami, dobra? Będziemy teraz strzelać rzuty karne, dobra? Strzelamy rzuty karne i znowu ta sama sytuacja. 3 razy trzeba szybciej od Kudełka. Aksel, ty już jesteś wygrany, także ja w tej chwili cię... powiedz tak, wolisz kamerować czy stać na bramce? Wolę stać na bramce. Zapraszamy Aksela na bramę, słuchajcie. Aksel liberalnie będzie wam wyciągał z 7 metrów piły. Siadaj, Akselku. Aksel, przypominam, już ma. Akselku, weź proszę szalik reprezentacji Polski. Musisz razem z nim tutaj kibicować, a chłopaki, znaczy bronić, a chłopaki będą... O, proszę, zapraszamy następnego zawodnika do zabawy. Chodź szybciutko. Chcesz się z nami też bawić? Chodź szybciutko. Dla zwycięzcy mamy takie piękne flagi reprezentacji Polski.